Witam Was serdecznie, tutaj Mikołaj z bloga Komiksy. Dzisiaj pokażę Wam różnicę pomiędzy wydaniem Metal Hellland zwyczajnym, a wydaniem limitowanym. Dodatkowo, uwaga, mam przy sobie jeszcze egzemplarz francuski, więc zobaczymy, czy istnieją jakiekolwiek różnice pomiędzy nimi. Zapraszam do oglądania. O samym piśmie nie będę opowiadał. Zrobi to doskonale już Michał w swojej recenzji na blogu Komiksy, jak i na przykład Gramania, którą będę linkował w opisie do tego filmu. Lubię Reckę, jest bardzo szczegółowa i w większości się z nią zgadzam. Moim celem jest prezentacja samego wydania. Nie wypowiadam się na temat zawartości. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Być może zakupicie to na podstawie wyglądu, nie tylko na podstawie zawartości. Zaczynamy. Przede wszystkim jest to dosyć obszerny tytuł. Ma 286 stron. Składa się tak hasło od Denisa Villeneuve. Tak samo to się czyta. Wstęp. Czyli mam bardzo dziwną czcionkę, ale o tym za chwilę. Plus ma zapowiedź już drugiego numeru, który będzie w stylu vintage. Będzie on zawierał komiksy ikon frankofońskiego świata komiksu, publikowanego na ramach Metal Herlanta. I to można już zamawiać oczywiście na stronie labrum.pl, więc jeśli ktoś już ma jedynkę, dlaczego nie? Spis treści, redakcja, to jest normalna sprawa i szereg artykułów. Te artykuły ciągną się bodajże do, już wam powiem dokładnie, bodajże ciągną się do 59 strony. Od 60 mamy już pierwszy komiks. Pierwsi na linie. Symboliczny tytuł. I tak do końca jesteśmy raczeni komiksami. Przelecę trochę przez nie. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Graficznie jest naprawdę różnie. Historie są ciekawe o różnym zakresie lub mniej ciekawe. Są różni twórcy, nie tylko frankofońscy, to jest też ciekawa sprawa, ale to już kwestia przejrzenia spisu treści i recenzji spełnionych przeze mnie osób. Nie taki jest mój cel, pamiętajcie. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że jeszcze na blogu umieszczę również kwestię porównania bardziej statyczną, ale wszystko jest bardzo kolorowe, bardzo wyraźne, tłumaczenie jest świetne. Nie ma tych błędów, które przeważnie znajdziecie w relaksie, trzeba to powiedzieć, trzeba to porównać. Dziwią tu niektóre rozstrzelenia czcionki, zwróćcie uwagę, ale do tego wrócimy jeszcze, bo to nie jest coś takiego oczywistego. Ok, tak wygląda wydanie zwyczajne, standardowe i obok mamy to wydanie limitowane. Jest ono w twardej oprawie. Taki sam. Myślałem, że będzie różnica. Twarda oprawa. Niestety nie jest szyte. Wszystko jest sklejone. To ja niestety można powiedzieć na minus. Odłożę na chwilę. Zaprezentuję. Biało. Dodatkowa kartka. Zaczyna się tak samo. Te same uwagi redakcyjne. Ta sama możliwość zakupienia. Ja tu mam niestety część sklejoną nieprawidłowo. Mam wadę, którą sobie już tutaj no niestety rozdarłem. Już mała kwestia, bo jestem szałaput. Stopka redakcyjna, spis treści. Nie ma tu żadnej różnicy. A co do zawartości. 286 stron również. Na końcu subskrybenci. Tak samo jak jest poprzednika. Takie same kolory. Nie ma tu absolutnie żadnej różnicy. Nad jest ten sam papier. Papier jest śliski, jest to śliska kreda, mi się to wydaje. Nie znam się na papierze. Jeśli ktoś ma ten egzemplarz, prosiłbym o ewentualne uwagi, jakie jest papieru. Wszystko jest dokładnie tak samo. Ta sama zawartość, te same historie. Nie ma to żadnej różnicy. Jedna różnica, jaką zauważyłem, to jest wysokość. I zaraz sprawdzę jeszcze szerokość. Również
dwadzie szeroki. Tylko że stawiam, że to jest kwestia tego fragmentu, tej różnicy. O, spójrzcie, jest twarda okładka i magazyn w środku jest schowany. To jest wszystko. Tu należy jeszcze porównać, bo tu są wymienieni autorzy, a tu jest hasło. Jest i wydawnictwo Labrum, jest i ISBN. Tu jest, o, dodatkowa strona biała, o której wspomniałem. Subskrybenci zaczynają się poza tym. Jest fajnie oddzielone to. Tak należy. Tak mama to robiła, jak robi rosołki w niedzielę. Prawidłowo. Zresztą też to powinno być. Nie wiem, czemu zaznowano z tej strony. Moim zdaniem idealnie by było. Rozmiar. Zupełnie tu jest miara. Przechodzimy do mierzenia. Teraz tak, zweryfikuję to szybko. To jest 2. Dobrze widzę. 7, tak? 2, 2, 26, 7. Dobra. 26, 7. Tu zapewne będzie więcej. Bo jest 27. 4, 27, 4. A tu będzie pewnie to mniejsze, tak? No, tak się spodziewałem. Różnica w rozmiarze to jest kwestia tylko i wyłącznie. O, tu dobrze i doskonale to widać. Mam nadzieję, że też to zauważycie. To jest ten obrys. To jest ta różnica rozmiaru. Nic poza tym. Odwieczne pytanie: brać czy nie brać? Osobiście. Tym bardziej, że to jest magazyn, jeszcze nie zapominajcie, że to jest kwartalnik, to jest magazyn komiksowy, to nie jest komiks stricte, bo to są krótkie nowelki, można powiedzieć, takie krótkie historie. Brać czy nie brać? Jest to różej. Zawartość jest naprawdę dobra. Moim zdaniem, mówiąc krótko, brać. Chociaż ta okładka emitowana, niestety nie znalazłem żadnej informacji o tym, kto jest autorem. Nie ma tego w stopce redakcyjnej. Narysował ten rysunek. Jeśli ktoś wie, proszę o informację w komentarzach. Jest ciekawa. Fajnie to wygląda, fajnie się odbija. Twarda okładka, to coś niespotykanego. Życzymy sobie jeszcze zakładki. Tylko sznureczka. Byłoby super. I co jeszcze życzymy sobie? Przede wszystkim szycia, nie klejenia. Więc trzeba to przekazać w nawisku Labrum. Może zostanie posłuchani. Bo nie tylko ja tak mówię a propos tego wydania. Druga część. Niech to będzie kwestia porównania z edycją francuską. Tu dziękuję Marcinowi Lechnie za udostępnienie edycji francuskiej. Różnic graficznych zbytnych nie ma, chociaż wydaje się nasz się nowszy. Tu oczywiście jest starszy, dlatego bardziej zużyty. Spójrzcie na to, już elementy użytkowe już są już znaczne, już to widać. Co zauważyłem w różnicach? Przede wszystkim tak. Jest inny sposób klejenia. Tu się trzeba będzie trochę napracować, żeby to ładnie wygiąć. Delikatnie. Jest inny margines. Rozmiary są takie same. To pewnie chodzi o kwestie licencyjne. Zaczynamy tak samo. I o właśnie, spójrzcie też. To jest język francuski. O, to przybliżę właśnie. O, tak pokażę. Spójrzcie na te rozstrzały właśnie. To jest stylowa tego pisma. To nie należy zwracać tutaj, nie wiem, uwagę polskiemu wydaniu, czy też polskiej redakcji za błędy w tłumaczeniu, czy rozstrzale, błędy TP. To jest kwestia wydania francuskiego. Tak po prostu jest. I no właśnie. Również napis od razu. Powrót do No Future. Tak samo rozstrzelony. Z tą luką, mamy trochę większą. Wynika to ze specyfiki języka. Pierwsza różnica to kwestia zamawiania. My zamawiamy sobie na stronie internetowej labrum.pl. Oni druczkami są ceny. A ktoś mądry sobie przeliczy.
Czy będzie chciał. Nie jest mój cel również. Można zamówić sobie. Jest tu jakaś inna kładka. Niestety nie znam francuskiego ni w ząb. Nie powiem wam, co to może być. Kwestia jest... Duality. No to znam. To jest język angielski. Coś podwójnego tu będzie. Jakiś abonament, subskrypcja. Więc będziemy pewnie otrzymać. Są ceny. Dalej. Stopka redakcyjna. Już momencik, bo przejechałem chyba. Gdzie jest stopka redakcyjna? Dajcie mi się odnaleźć. O, tu jest redakcja. Jest różnica jakaś w zawartości. Nas jest więcej osób zaangażowanych, jak się okazuje. Zwróćmy uwagę na tłumaczenie francuskiego, są aż 3 osoby w języku polskim. W tym co się przełożyło, no tu nie mogę dać ciała. Są sponsorzy. Podziękowania. Copyrights. A później już zaczyna się naprawdę to samo. Jeśli spojrzycie. To już jest to samo, jest tak spis treści. O nie, patrzcie, jest różnica. Jest BD. Czekaj, to oznacza w języku francuskim, tu też proszę o pomoc ludzi, osoby oglądające. Co to jest BD? Strange Games, strony również się zgadzają mniej więcej, te same tytuły. Komiks, jakoś inaczej jest komiks po francusku? Wątpię, że tak jest. Układ jest więcej ten sam, lekkie przesunięcie. No, jest tak samo praktycznie. Nie widzę różnicy. I dalej się zaczynają już artykuły. Widzimy tutaj ten aktor, to nazwisko mi wleciało w tym głowie i kolorystyka jest trochę, trochę inna. Jest na pewno inna. U nas jest ciemniej bardziej wyraźnie, jest wyższy kontrast u nas. To jest ciekawe. Widzę to bardziej dokładnie. Ale jeśli chodzi o obcowanie z papierem, tu jest, nie jest gładka kreda, nie śliska, jest chropowata. Lepiej się obcuje z tym, jak z prawdziwym magazynem. Czy jest gładko? Wolałbym tę edycję francuską. Osobiście. Chciałem przejść również do strony 60. Gdzie będzie pierwszy komiks. I chciałem zobaczyć graficznie, czy to też jest różnica w formie w prezentacji graficznej. Widzicie, te rozszerzenia są wszędzie tutaj obecne. Wszystko jest normalne. Taka stylowa. O, zobaczcie to. Spójrzmy. No jest. U nas jest wyższy kontrast, lepiej. Chciałem powiedzieć, że mam lepszą edycję niż francuska. Co jeszcze więcej z różnic zauważyłem? Kolorystyka, to już wiecie sami. Kolejna na końcówce jest. Już pewnie też widzicie, że jest inna końcówka. Ale subskrybenci. To jest nieba, a ziemia, bo tam jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery strony. U nas tak mało. Szkoda, że nikt nie wierzy w to. A to kończy się oczywiście drukiem. Możliwości zamówienia. To jest jedyne zamówienie. Jejku, powinienem to przetłumaczyć w Google Translate. To powinna być jakaś opcja. Czy to się wyświetla, że ktoś może przetłumaczyć sobie to z francuskiego. U nas tego nie ma. No, do czego zamówienia Metal Holland. Jest oczywiście to na Facebooku też, jest strona francuska. Więc można sobie zobaczyć, to jak wygląda u nich we Francji. Edycje praktycznie identyczne. Zostało to przełożone 1:1, no prawie, no. Są inne różnice. I ta ciekawostka, ta edycja kolekcjonerska, specjalna, którą sobie zostawię, pomimo tego uszkodzenia już mojego, szału płótnego, to jest naprawdę ciekawa sprawa. Moim zdaniem to jest ewenement na polskim rynku i należy się temu przyjrzeć. Każdy z osobna. Polecam zakupić, żeby przekonać się, czym jest Metal Holland, Metal Holland, jak to się czyta. Świetna sprawa. Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrybowania oczywiście, to jest normalka. Do usłyszenia w kolejnym filmie.